Jeśli szukasz stojaka do iPada, to być może dobrze trafiłeś, bo w tym ekspresowym filmie opowiem Ci o stojaku Cable Time, który od jakiegoś czasu mnie wspiera. Gdy pracuję przy zewnętrznym monitorze i wspomagam się funkcją Sidecar, używam tego stojaka. Gdy mam dłuższą sesję pracy z Lightroomem, używając rysika, to używam tego stojaka. Gdy pracuję na samym MacBooku, wspierając się funkcją Sidecar, używam tego stojaka. Dzięki Cable Time za wysłanie tego stojaka w zamian za nieautoryzowaną recenzję. Link do tego produktu znajdziecie w opisie. Nie patrzcie na ten syf. Są fajne rzeczy, które czekają na testy. Stojak jest z anodowanego aluminium i metal to jednak metal, trwały, błyszczy, ale od razu uprzedzam, że nie jest to taki srebrny kolor, jak taki klasyczny srebrny od sprzętów marki Apple. Na spodzie i w miejscu, gdzie leży nasze urządzenie, mamy też takie silikonowe podkładki, które zabezpieczają przed ślizganiem się. Nie ma nigdzie wielkiego logotypu, co również uznaję za plus. Tak wygląda złożony stojak, tak wygląda jego rozłożenie. No i podstawa obraca się o 360 stopni. Mamy regulację tego ramienia, które wpływa powiedzmy na wysokość stojaka. No i mamy też regulację samej podstawy, na której stawiamy urządzenie. Jeśli chcemy na stałe zablokować sobie jakiś układ, no to możemy posłużyć się kluczem imbusowym, który był w zestawie lub pewnie mamy taki w domu i po prostu dokręcić odpowiednie ramię, żeby mocniej w danej pozycji się trzymało. No i na podstawie mamy dwa takie wystające elementy, o które po prostu opieramy urządzenie. Ten stojak nie bazuje na magnesach. Dla mnie to jest spoko rozwiązanie, bo nawet iPad w etui elegancko mi się tu mieści. Jeśli trzeba, to wstawimy tu nawet telefon. Laptopa bym tu nie wciskał, bo to jednak jest inna waga. No i ogólnie ten stojak spełnia dla mnie swoje zadanie. Nie mam tak naprawdę do czego się przyczepić, używam go praktycznie codziennie. Jedyna rzecz to szkoda, że musimy używać imbusa, żeby zacisnąć te ramiona. Przydałyby się jakieś tam pokrętła, żeby można było na to wpłynąć. Tylko tak naprawdę od wyjęcia z pudełka ani razu nie używałem imbusa, bo ten stojak stawia no, wystarczający opór. Mogę go jednocześnie zgiąć, ale nie zmienia swojej pozycji, jak postawię tam jakieś urządzenie, czyli robi to, co ma robić. No i to tyle w tym ekspresowym filmie. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!